Partnerem filmu jest firma Metal Market Europe, właściciel sklepów Metal Market EU, wyroby mennicze.pl, metale lokacyjne.pl i skup złota 365.pl. Firma przygotowała promocję na złotą monetę o nominale 20 franków, którą po wpisaniu kodu MONECIARZ można nabyć z rabatem. Od lutego 2022 roku Ministerstwo Finansów podwyższyło oprocentowanie obligacji skarbowych. W przypadku aktywów indeksowanych inflacją oprocentowanie w pierwszym roku zostało zwiększone o 0,5 punktu procentowego, natomiast marża, którą dodaje się do oficjalnego wskaźnika inflacji CPI w następnych latach oszczędzania, została powiększona o 0,25 punktu procentowego. Przykładowo, w przypadku czteroletnich obligacji COI dotychczas oprocentowanie w pierwszym roku wynosiło 1,3%, natomiast od lutego będzie wynosić 1,8%. W kolejnych latach oprocentowanie obliczano dodając do wskaźnika inflacji 0,75%, teraz będzie ona powiększana o 1%. W poprzednim filmie dotyczącym obligacji, opublikowanym na tym kanale na początku października 2021 roku, pokazywaliśmy, że przy starych zasadach czteroletnie obligacje COI słabo radziły sobie z ochroną naszych oszczędności przed inflacją. Trochę lepiej poczynały sobie 10-letnie obligacje EDO, ale nawet tam kokosów nie było. Teraz mamy jednak wyższe oprocentowanie i jednocześnie przybyło nam danych na temat najnowszych szaleństw związanych z rekordami, jakie ostatnio bije inflacja CPI. Przypomnijmy, że w grudniu 2021 roku wyniosła ona aż 8,6%, a prognozy mówią, że to nie koniec wzrostów. Spróbujmy więc obliczyć, jak w tej sytuacji rynkowej poradzą sobie obligacje czteroletnie. Założenie jest takie, że kupujemy 10 obligacji po 100 zł każda, czyli za kwotę 1000 zł i naszego zakupu dokonujemy w lutym 2022 roku. W pierwszym roku nasze oprocentowanie wyniesie 1,8% i po roku uzyskamy 18 zł odsetek i zostanie wtedy określone oprocentowanie na rok przyszły. W lutym 2023 roku będziemy znali oficjalny odczyt inflacji z grudnia 2022 roku i musimy zastanowić się, ile będzie on wynosił. Wydaje się, że raczej nie obecne 80%, bo za te 10 miesięcy będziemy mieli do czynienia z efektem bazy i inflacja spadnie. Eksperci mówią o poziomie 6,2% i wydaje się, że to dość realne oszacowanie. Weźmy je więc do naszych obliczeń. Ponieważ marża wynosi 1%, to po dodaniu inflacji oprocentowanie w drugim roku wyniesie 7,2%. W przypadku obligacji czteroletnich odsetki są wypłacane na rachunek rejestrowy i nie są kapitalizowane. Znów podstawą do obliczeń jest więc 1000 zł, a przy oprocentowaniu 7,2% nasz przychód wyniesie 72 zł. W kolejnym roku sytuacja się powtarza. Odsetki lądują na rachunku, a jednocześnie obliczane jest oprocentowanie na kolejny rok. Prognoza inflacji na grudzień 2023 roku jest już obarczona sporym błędem, ale załóżmy, że wciąż będzie ona spadać i sięgnie 5%. Oprocentowanie naszych obligacji wyniesie więc 6%, a przychód w trzecim roku 60 zł. W kolejnym roku załóżmy spadek inflacji do 4%, co da oprocentowanie na poziomie 5% i przychód w czwartym roku wynoszący 50 zł. Całkowity przychód to 18 zł w pierwszym roku, 72 zł w drugim, 60 zł w trzecim i 50 zł w czwartym roku. W sumie równe 200 zł. Tyle, że musimy od tego zapłacić 19% podatek Belki. Nasz całkowity zysk wyniesie więc 162 zł, czyli 16,2%. Ile w tym czasie wyniesie oficjalna inflacja CPI? W pierwszym roku, czyli od lutego 2022 do lutego 2023 roku przyjęliśmy wartość 6,2%, a w następnych latach 5 oraz 4%. Tak naprawdę te 6,2% to inflacja za okres grudzień-grudzień, ale przyjmijmy, że w 2 miesiące sytuacja nie zmieni się zbyt mocno. Załóżmy jeszcze, że w ostatnim roku oszczędzania inflacja nadal będzie spadać i wyniesie 3,5%. W efekcie musimy przemnożyć przez siebie 1,062, 1,05, 1,04 i 1,035, co da w sumie wartość 1,20, czyli całkowita inflacja w tym okresie wyniesie równe 20%, czyli o prawie 4% więcej niż odsetki, które uzyskaliśmy.
obligacje czteroletnie przy tych założeniach nie ochronią nas przed inflacją. Bardzo rozsądną alternatywą dla obligacji czteroletnich są sześcioletnie obligacje rodzinne ROS dla tych osób, które otrzymują świadczenie 500+ na swoje dzieci. Ograniczeniem jest wysokość kwoty inwestycji, bo możemy maksymalnie zainwestować tylko tyle pieniędzy, ile otrzymaliśmy z tego programu. W przypadku nowych warunków obowiązujących od lutego, w pierwszym roku oprocentowanie wynosi tutaj 2%, a w kolejnych latach inflacja plus 1,5%. Tutaj odsetki nie są wypłacane co roku na rachunek, lecz są kapitalizowane, co jest oczywiście korzystniejsze dla oszczędzającego. Sprawdźmy więc, jak będzie wyglądać sytuacja w tym przypadku, oczywiście zakładając podobny scenariusz odnośnie inflacji co poprzednio. W pierwszym roku zarobimy 20 zł. W drugim inflacja ma wynieść 6,2%, a marża 1,5%. Oprocentowanie na drugi rok wyniesie więc 7,7% i będzie liczone od kwoty 1020 zł. Uzyskany przychód to więc 78 zł i 54 grosze. W trzecim roku inflacja miała wynieść 5%, co da oprocentowanie 6,5% i zysk liczony od kwoty 1098 zł i 54 groszy, czyli 71 zł i 41 groszy. W czwartym roku według naszego scenariusza inflacja ma spaść do 4%, więc oprocentowanie wyniesie 5,5%. Tym razem liczymy je już od kwoty 1169 zł i 95 groszy, co da nam zysk 64 zł i 34 grosze. W kolejnym roku szacowaliśmy inflację na 3,5%, a więc oprocentowanie w piątym roku ma wynieść 5%. Nasz przychód w tym roku wyniesie więc 61 zł i 72 grosze. Załóżmy dodatkowo, że w ostatnim roku oszczędzania inflacja zbliży się do celu inflacyjnego NBP i wyniesie 3%. Oprocentowanie w ostatnim roku oszczędzania wyniesie więc 4,5%, a przychód 58 zł i 32 grosze. Cały przychód przez 6 lat to w sumie 354 zł i 33 grosze, ale po zapłaceniu podatku Belki zostanie nam 287 zł. Nasza inwestycja da więc zwrot wynoszący 28,7%. Całkowita inflacja w tym okresie wymaga wymnożenia przez siebie wszystkich omawianych współczynników plus inflacja na sam koniec oszczędzania, która mam nadzieję dojdzie już w końcu do celu NBP, czyli wartości 2,5%. Ostateczny wynik tego mnożenia to 1,267, co oznacza, że w ciągu 6 lat oszczędzania nasza całkowita inflacja CPI wyniosła 26,7%. Jest to wynik o 2% niższy niż nasz zysk, a więc nasze środki zostały ochronione. Obliczenia dla 10-letnich obligacji EDO są tylko troszkę bardziej skomplikowane, ale wymagają jeszcze więcej założeń. No bo kto dzisiaj podejmie się prognozowania wysokości inflacji za 8 czy 10 lat? Obligacje 10-letnie mają jednak trochę inne warunki niż 6-letnie obligacje rodzinne, bo w pierwszym roku wypłacają 2,2% odsetek, czyli troszkę więcej, ale w kolejnych latach są oprocentowane na wartość inflacji powiększonej o 1,25%, czyli troszkę gorzej. Możemy więc w szybki sposób zrobić porównanie do obligacji 6-letnich i sprawdzić, jak obligacje 10-letnie będą wyglądać po 6 latach oszczędzania, stosując dokładnie takie same założenia co do inflacji jak poprzednio. W tym przypadku na naszym koncie znajdzie się 341 zł i 3 grosze, czyli trochę mniej w porównaniu do 354 zł i 33 groszy dla obligacji rodzinnych. Gdybyśmy chcieli w tym momencie zakończyć oszczędzanie, musielibyśmy zapłacić 2 zł kary od każdej obligacji kosztującej oryginalnie 100 zł. W naszym przypadku posiadamy 10 obligacji, więc kara wyniosłaby 20 zł i o taką kwotę pomniejszony byłby nas przychód i zmniejszyłby on się do wartości 321 zł i 3 groszy. Wciąż musielibyśmy zapłacić podatek Belki, czyli 19%, a więc nasz końcowy zysk skurczyłby się do wartości 260 zł i 3 groszy, co daje ostateczny wynik wynoszący 26%. Jest on tylko o 0,7% mniejszy niż oficjalna inflacja w owym 6-letnim okresie. Przerwanie oszczędzania wcale więc nie kończy się dla nas jakąś poważniejszą katastrofą finansową. Oczywiście nie musimy kończyć oszczędzania po 6 roku i płacić kary. Sprawdźmy więc, jak będzie wyglądać sytuacja, gdy dotrwamy do końca 10-letniego okresu oszczędzania. Zróbmy naiwne założenie, że w ostatnich latach inflacja utrzyma się w celu inflacyjnym NBP, będzie wynosić 2,5%, co oznacza, że w ostatnich latach oprocentowanie będzie już wynosić 3,75%.
W sumie nasz przychód wyniesie wtedy 553 zł i 78 groszy, a po opłaceniu podatku Belki zostanie 448 zł i 56 groszy, co oznacza zysk z inwestycji wynoszący 44,9%. W tym samym czasie inflacja wyniesie 39,9%, a więc nasza inwestycja pobije o 5% oficjalną inflację CPI. Warto jeszcze wspomnieć, że do dyspozycji beneficjentów programu 500+, są jeszcze 12-letnie obligacje rodzinne, gdzie warunki są najlepsze. Po ostatnich zmianach oprocentowanie w pierwszym roku wynosi tam 2,5%, a marża doliczana do inflacji w następnych latach to aż 1,75%. Jeśli ktoś chce zamrozić środki na tak długi czas i ma zaufanie do stabilności systemu finansowego w czasie ponad dekady, wydaje się to bardzo dobrym rozwiązaniem. Tutaj nie jest nawet groźne zerwanie oszczędzania po 6 latach i zapłacenie 2 zł kary od jednej obligacji. Przecież przy naszych założeniach po 6 latach oszczędzania będziemy mieć wirtualnie na koncie 377 zł i 12 groszy. Po odliczeniu kary wynoszącej 20 zł do opodatkowania zostanie nam kwota 357 zł i 12 groszy, a całkowity zysk zmniejszy się do 289 zł i 27 groszy, co daje wartość 28,9%. A więc wyższą niż oficjalna inflacja wynosząca, jak pamiętamy, 26,7%. W tym przypadku nawet przerwanie oszczędzania kończy się dla nas małym zyskiem ponad oficjalną inflację CPI. Jak widać, w tym materiale mamy troszkę bardziej optymistyczne wnioski niż poprzednio. Obligacje czteroletnie, co do których najłatwiej prognozować, nadal nie chronią nas w pełni przed oficjalną inflacją CPI, ale w przypadku obligacji sześcioletnich, dziesięcioletnich i dwunastoletnich sytuacja zaczyna wyglądać rozsądnie. Zawdzięczamy to nie tylko podniesieniu oprocentowania przez Ministerstwo Finansów, ale także faktowi, że zaczynamy inwestować w czasie, w którym inflacja może osiągać swoje maksimum. Ekonomiści oczekują, że najgorsze odczyty czekają nas w pierwszym półroczu 2022 roku, kiedy to inflacja liczona rok do roku będzie przekraczać 10%. Tak wysoka wartość będzie już jednak bardzo dużą bazą dla inflacji liczonej w kolejnych okresach, co spowoduje, że jej odczyty w następnych latach powinny być coraz mniejsze. Jednak ekonomiści ostatnio dość mocno mylą się w sprawie ocen inflacji, więc ich prognozy też należy traktować ze sporą rezerwą. Może się więc okazać, że inflacja będzie rosła nie tylko w pierwszym półroczu 2022 roku, ale także później i wtedy nasze rachunki nie będą wyglądać już tak optymistycznie. Specyficzny sposób obliczania oprocentowania obligacji skarbowych jest korzystny dla oszczędzających w sytuacji, gdy inflacja jest spora i z czasem sukcesywnie maleje. Oprocentowanie liczone na kolejny rok uwzględnia przecież inflację z okresu wypadającego ponad rok wcześniej. Tak więc bierzemy wysoką inflację z przeszłości, powiększamy ją o dodatkową marżę i obliczamy oprocentowanie, które działa przez następny rok, w którym inflacja jest już przecież mniejsza. To dla oszczędzających bardzo dobry scenariusz, ale czy będzie faktycznie realizowany? Czas pokaże. Myślę więc, że te osoby, które chcą w miarę bezpiecznie zaparkować swoje oszczędności i mają możliwość zakupu rodzinnych obligacji sześcioletnich lub dziesięcioletnich obligacji EDO, powinny rozważyć przeznaczenie części środków na ten cel. Tylko bardzo pesymistyczne scenariusze mogą doprowadzić do tego, że taka inwestycja wypadnie wyraźnie gorzej niż oficjalna inflacja CPI. Oczywiście w przypadku krachu systemu finansowego lub bankructwa Polski, naszych środków możemy już nigdy nie zobaczyć. Ale to samo można powiedzieć o rachunkach bankowych i w takiej sytuacji jedynym ubezpieczeniem są środki trzymane poza systemem, czyli w fizycznych metalach szlachetnych, kryptowalutach oraz inwestycjach alternatywnych, np. w sztuce czy drogich alkoholach. Tyle, że zakładanie tylko najczarniejszych scenariuszy nie jest dobrym rozwiązaniem. Trzeba je brać pod uwagę i przez to właściwie zdywersyfikować swój portfel, ale nie opierać się tylko na nich. A właściwa dywersyfikacja na trudne czasy powinna obejmować sporą inwestycję w metale szlachetne, ale jednocześnie nie powinna wykluczać obligacji skarbowych. Oczywiście zakupionych we właściwych proporcjach i we właściwym momencie. Życzę Wam rozsądku i samych dobrych wyborów. Przypominam, że o swoich wyborach inwestycyjnych i zakupach informuję w zakładce Społeczność, w części, która jest dostępna dla wspierających z poziomem co najmniej srebrnym. Zachęcam do dołączenia. Dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia. Partnerem filmu jest firma Metal Market Europe, właściciel sklepów Metal Market EU, wyroby mennicze.pl, metale lokacyjne.pl i skup złota 365.pl. Firma przygotowała promocję na złotą monetę o nominale 20 franków, którą po wpisaniu kodu MONECIARZ można nabyć z rabatem.